Jesteśmy w pracowni biofizyki i analizy ruchu. Podstawowym narzędziem badawczym w naszej pracowni jest system kompleksowej trójwymiarowej analizy ruchu BTS, który wykorzystujemy tu przede wszystkim do badania chodu, w patologiach chodu, celem oceny stopnia tej patologii oraz stopnia poprawy po cyklu interwencji fizjoterapeutycznej. Dodatkowo mamy narzędzia pozwalające na obserwację stabilności postawy oraz na śledzenie rozkładu siły nacisku pod stopami w czasie chodu i w statyce. Narzędziem o charakterze typowo biofizycznym, które używamy w pracowni, jest kamera termowizyjna. Termogramy uzyskiwane za jej pomocą służą ocenie rozkładu temperatur na powierzchni ciała pacjenta. W ten sposób możemy oceniać skuteczność zabiegów fizykalnych przeprowadzanych z pacjentem. Na ocenę składu poszczególnych segmentów ciała pozwala nam analizator Tanita. Oprócz badań pacjentów, badań prowadzonych dla potrzeb fizjoterapii, prowadzimy również badanie sportowców dla klubów sportowych czy dla kadr narodowych. Prowadziliśmy m.in. badanie kadry narodowej skoczków narciarskich i badanie dla klubów pływackich. Do tej pory w pracowni współpracowaliśmy z Kadrą Narodową Skoczków Narciarskich oraz ze Stowarzyszeniem Osób Chorych na Chorobę Parkinsona. Zatem z narzędzi badawczych, które tutaj mamy, skorzystać mogą zarówno kluby sportowe, związki sportowe, jak i pacjenci ośrodków rehabilitacyjnych, stowarzyszeń pacjentów, osoby starsze, osoby z różnymi patologiami w obrębie chodu, równowagi, a także korzystający z zabiegów fizykalnych. Pozwala to nam na ocenę skuteczności prowadzonej terapii, ponieważ badania przeprowadzamy przed i po zakończonej sesji, czy to treningowej, czy fizjoterapeutycznej.